Po pierwsze, gratulacje dla naszego zespołu, dla zawodników za to, jak walczyli i grali dobrą koszykówkę. Chciałem pogratulować też trenerowi Detkowi, zespołowi Startu. Szkoda końcówki, która się zakończyła tak, jak się zakończyła. Wszyscy wymagamy koncentracji od ludzi, którzy są na boisku. Koncentracji ja wymagam od zawodników. Ode mnie wymaga prezes koncentracji. Ja bym też chciał, żeby wszyscy, którzy biorą udział w tym przedstawieniu, byli skoncentrowani. Bo jeżeli się zmienia 3 razy decyzję po jednym gwizdku, to nie wiem, o co chodzi. A natomiast jeżeli ciągłe są próby, to w końcu wiadomo, że coś się udaje. Dziękuję, to wszystko. We knew it was going to be a tough game. We knew how they played. We came in here and we fought really hard. I'm really proud of the team. It's difficult, you know, because I feel like the game was stolen from us. You know, I usually don't talk too much about other things outside of basketball, but the officiating on the court needs to be fair. Needs to be, as players, we need to control our emotion, and you need to have your composure also as referees. And you know, because two teams fighting for their life and fighting in a game this close has to be earned. This decision has to be made by the players on the court. Ja bym chciał wcześniej niż powiem cokolwiek o meczu. Najpierw podziękować kibicom za wsparcie. W każdym meczu nas wspierają. W tym meczu było to. Tego słychać od pierwszej do ostatniej sekundy, więc dziękuję bardzo. Jednocześnie chcę też powiedzieć, że zespół ze Zielonej Góry zagrał bardzo, bardzo twarde, bardzo mocne zawody. I niezmiernie się cieszę, że byliśmy w stanie odpowiedzieć na to, na warunki, które nam postawili w tym meczu. Więc gratulacje i powodzenia dla przeciwnika, a jednocześnie gratulacje dla zawodników naszego zespołu, którzy wierzyli w to zwycięstwo od pierwszej do ostatniej sekundy, które się nie podawali w żadnym momencie i którzy nawet w momentach, jak nie szło, po prostu grali jeszcze mocniej, jeszcze twardziej. Twardziej i dzięki temu wygraliśmy mecz. Więc jeszcze raz dziękuję i gratulacje. From the start, I knew it wasn't gonna be an easy game. Still, I'm in there, a really good team, and we knew mentally we had to prepare and be ready to come out and fight. And the win wasn't gonna get given to us, but everybody in the locker room knew that this was a winnable game, and we came out and played as if it was. And it was a team win. Everybody played together, smart, aggressive, tough, and it showed in the result.